Konkurs rozstrzygnięto już przed laty, w styczniu 2015 roku. Konkurs architektoniczny na koncepcję budowy szkoły. Celem konkursu było uzyskanie najlepszego rozwiązania pod względem architektonicznym, eksploatacyjnym dla około 600 dzieci. Lada tydzień, lada miesiąc powinna rozpocząć się budowa, a raczej rozbudowa szkoły podstawowej w Żernikach Wrocławskich za kolejne kilka miesięcy w Świętej Katarzynie. Łącznie nakładem ponad 30 milionów złotych do pierwszej połowy 2019 roku planujemy w tych trzech miejscowościach rozwiązać problem dwuzmianowości w naszych szkołach podstawowych. Szkoła podstawowa stanowi ważny element w życiu każdego człowieka, bo tu są początki, tu są korzenie. Dlatego bardzo gratuluję tego przedsięwzięcia i niech to miejsce, które tu powstanie, uczy współczesnego człowieka słuchać, zdobywać wiedzę i nabywać mądrości. Ląduję w takich stołach, jeszcze kilka grosików. Dużo pani zainwestowała? 8 groszy. 8 groszy. Rosielnik. Sadownicy pracy. Tak. Poza kielnią jeszcze. Tak.